macie hasło, które mówi wszystko. Że duchy zawsze były razem. Wszystkie za jedno, jedna za wszystkie. Wszystkie za jedno, jedna za wszystkie. Wszystkie za jedno, jedna za wszystkie. Razem cię duchy. Wszystkie za jedno, jedna za wszystkie. Wszystkie za jedno, jedna za wszystkie. No chyba nie boicie się deszczu. Słuchajcie, za 5 minut zaczynamy, można trochę podejść do nas bliżej, także śmiało, śmiało, słuchajcie, jak będzie nas bliżej, będziemy, słuchajcie, lepiej się słyszeć, lepiej komunikować. Za chwileczkę oficjalnie otworzymy dzisiejszą manifestację. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, witam wszystkich, nazywam się Maciej Onasz, jestem przewodniczącym dzisiejszej manifestacji. Witam was wszystkich w imieniu organizatorów, w imieniu inicjatywy polskiej, którą ja reprezentuję, która jest jednym z organizatorów, ale też są inni. Są to organizacja Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Brawo Dziewuchy! Jest to Łódzki Oddział Partii Razem oraz Łódzki Oddział Partii Zieloni. Witamy bardzo serdecznie. Otwieram naszą manifestację. Moi drodzy, kilka informacji organizacyjnych. Co najważniejsze, jest to całkowicie pokojowe zgromadzenie, pokojowa manifestacja. Za chwilę rozpoczniemy nasz marsz.
Będziemy szli z tego miejsca ulicą Piotrkowską w kierunku... Jeszcze, a przepraszam, jeszcze mi wspomniano. Oraz oczywiście Łódzki Komitet Obrony Demokracji. Również w ich imieniu witam. Będziemy szli z tego miejsca w kierunku północnym aż do pasażu Schillera. Od razu uczulam, że możemy się spodziewać tam jakiejś kontrmanifestacji i bardzo proszę o zachowanie spokoju. Nasza manifestacja jest całkowicie pokojowa. Również jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie ma przy sobie broni, materiałów pirotechnicznych, tym podobnych rzeczy. Tego prawo oczywiście zakazuje i z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. Nasz marsz będzie ochraniany nie tylko przez policję, ale również przez naszą straż. Są to osoby w charakterystycznych kamizelkach rozmieszczone dookoła naszej manifestacji. Jakby tylko coś się działo, zacznie się sytuacja, która może powodować zagrożenie. Bardzo proszę o zgłoszenie się albo do nich, albo do mnie, w ostateczności bezpośrednio do policjantów. Moi drodzy, jeszcze raz witam wszystkich. Pogoda jaka jest, wszyscy widzimy. Będziemy się musieli trochę rozgrzać najwyraźniej podczas naszego marszu, o co również zadbamy. Nie składamy parasole! 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 Moi drodzy, bardzo proszę teraz o informowanie marszu za banerami. Na początku prosimy, aby szły dwa banery. Baner Łódzkich Dziewuch z hasłem... ...tutaj przyszli. Może jest im teraz zimno, może głowa moknie, ale jak pokrzyczymy sobie razem hasła, to wiecie, od razu jest raźniej. Także zachęcam was do tego bardzo mocno. Ja mam tutaj całą listę, na przykład wolne Polki, wolna Polska. Uwaga, mała próba. Wolne Polki! Wolna Polska! 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 Pięknie! Brawo, bijemy sobie, ale nie wiem, czy pan za sobą trzymamy, także na razie. Ale jest, jest moc, jest wielka moc. No dobra, startujemy za chwilę. Uwaga! Kobiet prawa! Wspólna sprawa! 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 Kobieta! Solidarność jest kobietą! Że maszeruje tutaj teraz czarny protest. Rok temu maszerowaliśmy tutaj w kilkutysięcznej manifestacji przeciwko grabieżce i niesamowicie złej ustawie, którą przygotowała dla nas partia rządząca. Dzisiaj idziemy tutaj w rocznicę tamtych wydarzeń, ale tak naprawdę to kontynuacja naszej walki. I jak zwykle zachęcamy młodzian i młodzianki, żeby przyłączyli się do nas, do pokojowej manifestacji kobiet, bo walczymy o wolność, równość, demokrację. Zapraszam wszystkich, słuchajcie, do wspólnego krzyczenia. Nasze działa, nasza sprawa,
zeszłym roku hasłem, hitem czarnych protestów było, uwaga, hej kobiety, parasolki w dłoń, fanatyka, gon, 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 hej kobiety, parasolki w dłoń, fanatyka, gon, gon, gon. Bardzo smutno.